znamy jej życiorysu, nie wiemy, kiedy się urodziła, kiedy zmarła. Bo pewnie tak by trzeba było zacząć kazanie o świętym. Urodził się wtedy i wtedy. Dokonał w swoim życiu takiej i takiej przemiany i zmarł w opinii świętości wtedy i wtedy. O świętej Marii Magdalenie nie możemy tak rozpocząć homilii. Ale święte Pismo mówi do nas, choć niewiele, odkrywa nam pewne tajemnice jej życia. I niewątpliwie to były jej tajemnice, bo to było osobiste spotkanie z Panem. Jeden z ewangelistów mówi, że Jezus wyrzucił z jej 7 duchów. 7. 7 w Biblii jest liczbą doskonałą, a więc doskonale była oddana złu. I spotkanie z Panem przemieniło ją na tyle, by zostawić to zło, by pójść drogą za Panem. Inny ewangelista mówi, że była obecna podczas śmierci na krzyżu Jezusa. A jeszcze inny, który dzisiaj słyszeliśmy, święty Jan, czyni ją pierwszym świadkiem zmartwychwstania. Jakby, moi drodzy, połączyć te wszystkie dane, informacje, jaką mamy o świętej Magdalenie, to możemy śmiało powiedzieć, że jej życie było drogą. I jednocześnie możemy powiedzieć również, że nasze życie jest podobne do życia świętej Marii Magdaleny. Jest również drogą. Ale na tej drodze ta kobieta spotkała Jezusa. I to spotkanie było wyjątkowe, bowiem zmieniło jej całe życie. Od zła, strony zła przeszła na stronę dobra. Stała się w pewnym sensie świadkiem Bożego miłosierdzia. Ponadto uczynił mu pierwsze dzieło miłosierdzia. Dotknął ją tym promieniem, by skończyła życie złem, a rozpoczęła życie z dobrem. Moi drodzy, Maria Magdalena stojąca przed grobem w Ewangelii, którą dzisiaj słyszymy, jest też szczególna. Nie wchodzi do grobu. Biegnie, gdy jest jeszcze ciemno, by spotkać się z tym, którego umiłowała, z tym, który ją wyzwolił, z tym, który jej pokazał drogę, jaka prowadzi do życia, a nie do śmierci. I przychodzi do pustego grobu. Nie wchodzi. Tylko po pewnym momencie schyla się, by spojrzeć w głąb tego grobu. I tu, moi drodzy, znowu jest jakby rysa naszego życia. Przeżywamy pewne zafascynowanie Panem Bogiem. Idziemy za Nim drogą, którą nam wyznaczył. Marzę, biegniemy, bo tak pociągnął nas Pan. Ale w tej drodze spotykamy różne trudności. I już nie biegniemy z takim wielkim entuzjazmem. Już nie ma w nas tej siły i energii, jaka była w pierwszym spotkaniu. Troski dnia codziennego przytłaczają nas i nasz bieg spowalniamy do momentu, aż się zatrzymujemy. Jak Maria? Zatrzymujemy się nad pustym grobem. Nad grobem swego życia. I by dostać tą nową energię życia, trzeba, tak jak ona, spojrzeć w głąb, że jest pusty. Maria spojrzała w grób i ujrzała dwóch aniołów, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego po stronie głowy, a drugiego w miejscu nóg. Rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Nie wyjaśniają jej, co się stało, że Chrystus zmartwychwstał, tak jak powiedział, powrócił do życia. Nie. I tutaj jej wyznanie. Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Stojąc nad grobem własnego życia, musimy uznać Jezusa Chrystusa swoim Panem. Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Na tyle jest zafascynowana, że nawet nie poznaje Jezusa w osobie ogrodnika, jak myślała. I znowu ciekawa sytuacja Ewangelii. Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedział,
Ona zaś, sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł Jezus do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni. Być może, czytając wielokrotnie tę Ewangelię, nie zwracamy uwagi, że Maria Magdalena odwraca się dwukrotnie. Pierwsze, gdy patrzy w grób i rozmawia jakby z Jezusem tyłem. I kiedy Jezus mówi do niej po imieniu, ona znowu odwraca się do Niego. To jest jakby symbolem naszego życia, że nawrócenie, przemiana swojego życia jest procesem ciągłym, niejednorazowym. Ciągle i na nowo mamy się nawracać, kiedy woła nas Jezus po imieniu. Moi drodzy, Jezus woła każdego z nas po imieniu. Zna każdego z nas po imieniu. I pewnie, gdybym zapytał, kto by chciał usłyszeć, by Jezus zawołał go po imieniu, to byłby las rąk. Ale Jezus woła nas każdego razu po imieniu. Kiedy przychodzimy, by się spotkać z Nim tutaj na Eucharystii, w Jego Słowie i jednoczyć się w ciele i krwi, woła nas po imieniu, do Słowa i do ciała. Woła każdego z nas po imieniu. Co znaczy zawołać kogoś po imieniu? My dobrze wiemy, że kiedy kogoś wołamy po imieniu, oznacza to, że go znamy, że jest nam bliski. Mamy szczególną do Niego relację. I taką relację, moi drodzy, ukazuje Maria Magdalena. I taką relację mamy ukazywać również my w swoim życiu. Mamy znać Go po imieniu Jezusa Chrystusa, bo On nas zna po imieniu. Chciałbym, moi drodzy, abyśmy zwrócili uwagę na wyjątkowy psalm, który dzisiaj słyszeliśmy, który jest przeznaczony na liturgię dzisiejszego święta. On opowiada tak naprawdę historię życia każdego z nas w jakimś momencie. Chciałbym przypomnieć kilka fragmentów. Boże mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschnąca i łaknąca wody. Boże mój Boże, szukam Ciebie. Czy ktoś z nas choćby raz w swoim życiu nie wołał słowami tego psalmu: Boże mój, szukam Cię i nie umiem Cię znaleźć w swoim życiu? Bo być może jestem na tyle wciągnięty w realność życia doczesnego, że nie potrafię Cię odnaleźć, ale ciągle Cię szukam. Święty Augustyn mówi jeszcze dosadniej: ciągle Cię szukałem, a Ty byłeś blisko. A Ty byłeś blisko. Moi drodzy, jesteśmy blisko Pana, tu i teraz. Jesteśmy w szczególnej atmosferze, miejscu, którym wypełnione jest Bogiem. On jest pośród nas. I to jest miejsce i czas, by w swej duszy krzyczeć za psalmistą: Boże mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia, łaknąca wody. Szukam Cię. Moi drodzy, Maria Magdalena w pewnym momencie swego życia znalazła Jezusa. A może właściwie to Jezus ją znalazł. Tak jest i w naszym życiu, kiedy tułamy się i kroczymy drogą, może niekoniecznie świętości. W pewnym momencie Pan Bóg stawia na naszej drodze pewnych ludzi, którzy mają nam ukazać cel naszej wędrówki, którzy mają nam ukazać cel naszego życia, miłość naszego życia. I celem i miłością jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, ten ukrzyżowany i zmartwychwstały, który żyje. Żyje po to, by dać życie nam. Żyje po to, by dotknąć nas promieniem swego miłosierdzia. Żyje po to, by wezwać nas po imieniu. Żyje po to, by pokazać nam drogę do świętości.
zapłakaniem nad grobem swego życia, pustym grobem. Wystarczy spojrzeć i uwierzyć, by stać się świadkiem zmartwychwstania. Zmartwychwstania, które ma się dokonać we mnie. Zmartwychwstania duchowego, powrotu do życia, pełnią życia. Pełnią życia sakramentalnego, tą, jaką daje Kościół, tą, jaką daje Jezus Chrystus każdemu z nas. To jest cel naszego życia. To jest droga naszego życia. Na początku powiedziałem, że życie Marii Magdaleny było drogą. I nasze życie jest drogą. Drogą do Pana. Raz prostą, raz krętą, raz z górki, a raz pod górkę. Ale jeśli nasze oczy są zwrócone w jednym kierunku, krzyża Jezusa Chrystusa, to ta droga jest zawsze lekka. I na tej drodze zawsze jest ktoś, kto nas pomoże, wesprze, poddźwignie i poda swoją pomocną dłoń. To Jezus. Wracając do psalmu, chciałbym znowu przypomnieć jeden z wersetów. Jeśli naprawdę Jezus jest dla nas ważny, jeśli naprawdę wybraliśmy tę drogę, by iść za Nim, by Go słuchać, jak naucza, by korzystać z sakramentu, by żywić Jego ciałem i krwią, by ten czas, który nam daje dzisiaj tutaj, wykorzystywać na to, by patrzeć na Niego, to niewątpliwie ten psalm jest również dla nas. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twoją potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Moi drodzy, życzę każdemu z Was i sobie również, by mieć to pragnienie szukać Boga w swoim życiu ciągle i na nowo. By mieć tą odwagę iść drogą, którą woła mnie Pan po imieniu. By mieć tą odwagę słuchać Jego słów i choćby zapłakanym wierzyć w zmartwychwstanie. I na końcu być świadkiem zmartwychwstania, jak Maria Magdalena, patronka Waszej parafii i dzisiejszej uroczystości. Niech nasze oczy będą wpatrzone w majestat w tej świątyni, majestat Boga, a serce niech krzyczy: Boże, szukam Ciebie i pragnie Cię moja dusza.